A to tu się schowaliście. No cześć, po krótkiej przerwie we vlogu wracamy już w ten weekend, mamy Wigilię, więc no, wypadałoby taki świąteczny odcinek nagrać. Chciałbym wam bardzo serdecznie pokazać śnieg, no ale niestety na Pomorzu go nie ma. Tak więc odhaczamy kolejne punkty, jeżeli chodzi o dzisiejsze poszukiwania ozdób świątecznych. Park był, przejście przez dziurę w murach obronnych miasta też już było. Idziemy, może coś w centrum? Walka z włosami, epizod 17, sezon 4. O, jest ten! Halo, tu, przekręcamy się gimbal. A jednak tylko chowają samochody. Ale zobaczcie, jakie fajne. Czyściutkie wszystkie. Gdzie się wszyscy podzieli? Jeszcze tydzień temu to był ogromny jarmark na całym placu, a teraz tylko napis został. No dobrze. Może za napisem? Nie, za napisem też nie ma. Trochę lipa. Google zapowiada, że za około pół godziny będzie już w końcu się ściemniało, więc zobaczymy. Zatarłem oko, no. Nie jest przyjemne. Super, błoto. Przede mną Poczta Polska, no. Nie łudzę się, że będą tam lampki, ale po prostu zajrzę. Zajrzę, żeby rzetelny był test Koszalina, jeżeli chodzi o obecność atrakcji świątecznych, lecz atrakcji iluminacji, o tak powinienem powiedzieć. Dobra, teleport. No, jestem, szalenie dużo lampek nie ma, ale jest choinka, więc już i tak lepiej niż tam, gdzie byłem wcześniej. Widzicie? Ktoś ma antenę z uśmieszkiem. Właśnie teraz. No, gimbal oszalał, ale słuchajcie, świetnie się jest Mikołaj. Są pseudo fontanny, no bo fontanny niestety zimą nie mogą być odpalone. Ale napis Koszalin się świeci. Zobaczmy szybko. Nie będę specjalnie przedłużać, moi drodzy. Wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt. Obyście spędzili je w ciepłym, rodzinnym gronie. No i słuchajcie, wystrzałowego Sylwestra, bo nie wiem, czy się na kanale vlogowym spotkamy jeszcze przed Sylwestrem. Tak czy jak, wszystkim wszystkiego najlepszego, trzymajcie się, do następnego i cześć!